Kurt Russell przeżywa chyba swoją piątą młodość, bo nie dość, że występuje w serii Szybcy i Wściekli, Quentin Tarantino obsadził go w Nienawistnym Ustępce, to dzisiaj będzie o westernie, który, no, jest co najmniej dobrym filmem. I tutaj drobna uwaga. Jeżeli kojarzycie westerny z filmów Johna Wayne'a, z filmów Clint'a Eastwooda, nie. To jest całkowicie co innego. To tak jakby troszeczkę wziąć zombiaki, trochę do tego może dać Dom Tysiąca Ciał i tak dalej, wszystko to wymieszać i to coś takiego powstaje. O, wzgórza mają oczy Wesa Cravena, też można dodatkowo w to wpleść, wmieszać. Good evening. Ogólnie sytuacja jest bardzo prosta. Jeden z złodziejaszek z drugim bezczeszczą indiańskie ziemie. Ciach wracają do miasta i w tym momencie Indianie napadają, porywają jedną kobitkę i trzeba ją odzyskać. Więc szeryf z kilkoma kolegami lecą i próbują ją odzyskać. Krótko, łatwo, zwięźle i na temat. Ale to w jaki sposób to jest zrobione, no to już troszkę inna para kaloszy, bo jak już mówiłem, film jest brutalny, naprawdę. Zdecydowanie bliżej mu do sama Peckinpaha niż na przykład Johna Forda. Ale krew się leje litrami, odcinane są głowy, rozcinani są ludzie, ucinane ręce i tak dalej, i tak dalej. I to jest wszystko pokazane. Nie, że się domyślamy, nie, po prostu ciach na ekranie i jest naprawdę mocno. Kurt Russell jest dobry. Naprawdę Kurt Russell, on jest chyba stworzony. Ja pamiętam, że od czasów Tombstone, w którym to notabene pojawiła się Joanna Pacuła, tak, on, te jego wąsiska super po prostu pojawiały się i to jest Kurt Russell. W ogóle obsada jest rewelacyjna, jak na film, którego budżet jest 1,8 miliona dolarów. Bo oprócz oczywiście rzeczonego Kurt Russella pojawia się jeszcze David Arquette, czyli sprawca całego zamieszania. Dodatkowo Patrick Wilson, którego możecie kojarzyć z serii filmów Insidious, oraz Matthew Fox, a także, no, to naprawdę chyba od czasów Powrotu do Przyszłości nie widziałem na wielkim ekranie James Tolkien. Możecie go kojarzyć z takiego serialu Cobra z Michaelem Dudikoffem, który chodził na początku lat 90. Oprócz tego, że film jest brutalny oraz ma ciekawą obsadę, to jest zaskakujący. Otóż są zwroty akcji i na dobrą sprawę w każdym momencie, kiedy coś się dzieje, każdy może zginąć. Tu nie ma na zasadzie, że okej, to jest główny bohater, to jego zostawiamy, a to jest facet, który nie jest nic znaczący, to on musi zginąć. Nie, wszystko jest zwrócone do góry nogami, więc dzieje się naprawdę bardzo fajnie. Poza tym Indianie, akurat ci konkretni, troglodyci, jak ich nazywają, są ukazani, no, dosyć dziwny sposób, naprawdę, jak tak oglądałem, to już jak mówiłem, miałem skojarzenia z Wzgórze mają oczy, jest taki film też Zejście, horror, thriller brytyjski sprzed kilku ładnych lat, tak to było. Więc nie spodziewajcie się waszego typowego Johna Wayne'a w Samo Południe, Gary Cooper, Gregory Peck i tak dalej, że wszystko będzie lekko, łatwo, pach, strzeli i zobaczymy tylko, że facet pada. Nie, tu naprawdę, jeżeli lubicie, jak się leje krew, jeżeli podobało na przykład wam się Nienawistna Ustępka. This isn't comfortable. It's not supposed to be. There's a... Tu jest dużo mniej gadania, dużo mniej tych wszystkich wątków około tarantinowych, ale jeżeli takie klimaty wam się podobają, to jest film jak dla was. Bo tak jak już mówiłem, jeżeli spodziewacie się, że będzie to western a la Clint Eastwood, chociażby John Wayne, nie tędy droga jak najbardziej. Ale jest to film solidny, naprawdę, nie nudzicie się. Ja daję mu 7 na 10 i cóż powiedzieć, no mówiłem już, budżet 1,8 miliona, niestety w Stanach wszedł do kin tylko w obiegu limitowanym, więc w tym momencie nawet nie wiadomo ile zarobił. U nas wchodzi do kin 29 kwietnia, czyli za dni parę. Czy będzie super? W ogóle jajo jest wielkie, bo film miał nie wyjść. Miał na początku być w styczniu, potem dystrybutor się wycofał z tego. Ale jak się oczywiście ja domyślam, to jest moja spekulacja tylko i wyłącznie. Do kin weszła Nienawistna Ustępka, okazało się wielkim hitem i stwierdził, kurde, Kurt wygląda tak samo, bo naprawdę wygląda identycznie, może nie ma tego futra, ale owłosienie jest tak samo, o kurcze, damy radę, spróbujemy, może coś z tego będzie. Czy będzie? Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że kilka osób się na ten film wybierze i zobaczycie, że no, Kurt Russell to nie tylko Snake Plissken, to nie tylko Szybcy i Wściekli i innego rodzaju draki w fizycznej dzielnicy, to też dobra gra aktorska. Kurt Russell to gwiazda Hollywood od ponad 40 lat.
zaczynał w twórni Disneya, potem był Elvis Presley i tak dalej. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, oczywiście Wikipedia, Google, IMDB i tak dalej, i tak dalej. Stop klatka, film, mnóstwo tych stron jest. Ale który film z Kurtem podobał wam się najbardziej? Czy wolicie go jako Snake'a Plissken'a w pierwszej czy drugiej części? Czy wolicie na przykład jego współpracę z Johnem Carpenterem, coś, lub Wilka Draka Chwickiej Dzielnicy? Czy zdecydowanie nie? Dziękuję bardzo, wolę go takiego innego, może Death Proof, może na przykład 1000 mil do Graceland, a może całkowicie jeszcze coś z innej beczki i wolicie go na przykład z Goldie Hawn, kiedy występował ze swoją żoną. Jak to jest? Dajcie mi znać, piszę jak zawsze pod recenzją, a z mojej strony to już wszystko, dziękuję bardzo, 4 pozostałe filmy i cóż, widzimy się niedługo. Cześć! I was a bit of a